Przyglądaliśmy się już trochę krzywej IS. Przypomnijmy sobie. Przedstawia ona zależność między realnymi stopami procentowymi a realnym PKB. Zapiszę go jako Y. Realny PKB. Zależność rozpatrywaliśmy dwojako. Realne stopy procentowe napędzają inwestycje, które wpływają na realny PKB. Uściśle, że to realne stopy procentowe napędzają zaplanowane inwestycje, które wpływają na realny PKB. Przy wysokiej realnej stopie procentowej nie będziecie mieć tylu zaplanowanych inwestycji. Z krzyża Keynesowskiego wynika, że nie mając wysokich zaplanowanych inwestycji nie uzyskacie wysokiego PKB. Realnego PKB. Natomiast przy niższej realnej stopie procentowej będziecie mieć więcej zaplanowanych inwestycji, co zaowocuje wyższym realnym PKB. Nasza krzywa IS wygląda tak. Krzywa IS ma nachylenie ujemne. Łatwiej mi będzie narysować to linią przerywaną. Tutaj mamy krzywą IS, czyli krzywą inwestycji i oszczędności. Podchodzimy do sprawy od strony inwestycji. Sprawdzamy, jak realne stopy procentowe napędzają inwestycje. Można też patrzeć z innej perspektywy. Realny PKB napędza oszczędności, które wpływają na stopy procentowe. W takiej sytuacji przy niskich poziomach PKB macie mniej oszczędności, jest mniej nadmiernego kapitału do wykorzystania. Brakuje go. Cena jest więc wysoka, a cena pieniędzy to stopy procentowe. Mówimy o wartościach realnych, więc realne stopy procentowe są wysokie. Jeśli zaś PKB wzrasta, a reszta jest stała, np. wydatki rządowe są stałe, to wydatki konsumentów pójdą w górę. Ale nie aż tak jak PKB. Będziecie mieli więcej oszczędności, będzie więcej pieniędzy do pożyczania, więc cena pożyczania tych pieniędzy spadnie. A tą ceną są realne stopy procentowe. Takie są dwie interpretacje. To jest spojrzenie z perspektywy oszczędności. Realne stopy procentowe napędzają inwestycje, dlatego nazywa się to krzywą IS krzywą inwestycji i oszczędności. Teraz pomówmy o krzywej LM. LM. Oddzielę to, chociaż krzywą wykreślę na wierzchu. Pomyślmy o poziomie równowagi dla realnej stopy procentowej i realnego PKB. LM to skrót od Liquidity Preference Money Supply czyli preferencja płynności oraz podaż pieniądza. Podaż pieniądza. Podaż pieniądza. Preferencja płynności brzmi wymyślnie, ale to bardzo prosta koncepcja. Mianowicie, jeśli utrzymujemy pieniądz realny na stałym poziomie, mówię o pieniądzu realnym. Wyjaśnię. Mówiąc o pieniądzu realnym, mam na myśli ilość pieniędzy w podaży gdy robimy korektę na przykład na inflację. Pieniądz realny można mierzyć. W USA można go mierzyć jako bazę monetarną, jako całkowitą ilość banknotów rezerwy federalnej, czyli M0. Można go wyrazić jako M0 podzielone przez wskaźnik CPI. Gdy wzrostowi M0 towarzyszy wzrost CPI o taki sam procent, to nie zmieni się poziom pieniądza realnego. Jeśli M0 wzrośnie bez wzrostu cen, to pieniądz realny także wzrośnie, a jeśli M0 pozostanie stałe, zaś ceny wzrosną, to pieniądz realny spadnie. Preferencja płynności opisuje coś takiego. Jeśli zakładamy, że to jest stałe przy każdym danym poziomie, zakładamy, zakładamy że to się nie zmienia, a wtedy im większa aktywność gospodarcza, tym większy popyt na te pieniądze. Zatem realne stopy procentowe wzrosną. Ludzie będą skłonni więcej płacić za te pieniądze w ujęciu realnym. Zatem, jeśli macie. zacznijmy stąd. Przy dużej aktywności gospodarczej ludzie będą chcieli trzymać gotówkę, by dokonywać transakcji, by mieć swobodę działania. Pieniądze będą krążyć znacznie szybciej. Wzrośnie popyt na nie. A jeśli popyt na te pieniądze będzie wyższy, to ludzie albo będą skłonni płacić więcej za dostęp do nich, albo będą żądać więcej za powierzenie komuś tych pieniędzy, bo chcą płynności. Chcą dostępu do swoich pieniędzy. Pamiętamy, że cena pieniędzy to stopy procentowe. Wróćmy do krzywej LM i preferencji płynności. Przy stałym poziomie pieniądza realnego, wysokim poziomie PKB i dużej aktywności gospodarczej, ludzie chcą mieć gotówkę. Popyt na gotówkę jest wysoki. Zatem jej cena też jest wysoka, a cena to realne stopy procentowe. Będą więc wysokie realne stopy procentowe. Właśnie wskutek preferencji płynności. W sytuacji odwrotnej, gdy aktywność gospodarcza jest niewielka, to ludzie stwierdzą: że Nie masz takiego popytu na gotówkę, zawiera się mniej transakcji. Nie trzeba dużo płacić, żeby ktoś rozstał się ze swoimi pieniędzmi. Ludzie będą mało płacili za dostęp do pieniędzy. Zatem przy niskich poziomach PKB. Zgodnie z preferencją płynności, realne stopy procentowe będą niskie. Nasza krzywa LM wygląda jakoś tak. To jest krzywa IS żółta linia przerwana, a nasza krzywa LM wygląda mniej więcej tak. Kiedy zaznaczymy je obie na jednym wykresie, IS przedstawia zależność między realnymi stopami procentowymi napędzającymi inwestycje oraz wpływ tego na PKB. Albo to, jak realny PKB wpływa na oszczędności co kształtuje realne stopy procentowe. To co innego niż określa preferencja płynności. Tu chodzi o to, że gdy sytuacja się poprawia i wzrasta aktywność gospodarcza, to ludzie chcą trzymać więcej pieniędzy. Te dwa różne czynniki, zachodzące jednocześnie, prowadzą nas do punktu równowagi. Jest jeden punkt, który spełnia oba te kryteria. Właśnie w tym punkcie gospodarka jest w stanie równowagi w odniesieniu do realnych stóp procentowych i realnego PKB. Realne stopy procentowe i realne PKB. A teraz zastanówmy się, co będzie, jeśli Rezerwa Federalna postanowi wydrukować, o ile posłużymy się przykładem USA, co będzie, jeśli Bank Centralny czy Rezerwa Federalna postanowi wydrukować więcej pieniędzy? Drukowanie pieniędzy. Zgodnie z tą definicją realnego pieniądza, krótkookresowo, zwłaszcza gdy rozpatrujemy sprawę z perspektywy keynesizmu, zakładamy, że krótkookresowo ceny są lepkie. To w bardzo krótkim okresie nie zmienia się znacząco. Jeśli to idzie w górę, to pieniądz realny też, zwłaszcza krótkookresowo. Poziom pieniądza realnego rośnie. A to oznacza, że zwiększa się podaż tego pieniądza. Zawsze, gdy zwiększacie podaż pieniądza realnego, przy dowolnym danym poziomie popytu, ludzie będą skłonni płacić za niego mniej. A zatem, przy dowolnym danym poziomie PKB, tu będzie więcej pieniędzy. Ich cena będzie więc niższa, a cena to realna stopa procentowa. Jeśli Rezerwa Federalna, bank centralny, będzie drukować pieniądze i ilość pieniędzy realnych wzrośnie, to zakładamy, że w bardzo krótkim okresie ceny się nie zmieniają, bo są lepkie. Ilość pieniędzy realnych wzrosła, a ich cena spadnie przy każdym poziomie PKB. Krzywa LM przesunie się w dół. Możemy więc zobaczyć, jak to wpłynie na nasze stopy procentowe w równowadze oraz na poziom PKB. W tej sytuacji realne stopy, procentowe, realne stopy procentowe w stanie równowagi wyraźnie spadły. W modelu tym obserwujemy też pewien wzrost PKB.